po to, żeby edukować seniorów. Nie dajcie się okradać takimi właśnie metodami. A że mówienie o tym przez 2 godziny czy więcej, no byłoby dość skomplikowane i może czasem niemożliwe do przyjęcia, postanowiliśmy zaprezentować to w sposób kabaretowy, edukować w sposób poprzez piosenki i szeroko pojętą kulturoterapię, czego jestem zwolennikiem.